Jak ty sądzisz, z czego wynika to, że to poszło z taką mocą? Ile wy macie właściwie odtworzeń na YouTube już w tym momencie? No coś ponad 24 miliony. Jak to poszło? Znaczy to poszło, mi się wydaje, tak, że piosenka po prostu była nagrana prosto tak, z serducha. Nikt przy tworzeniu tej piosenki nie myślał o pieniążkach, tylko myślał po prostu, żeby zrobić utwór, który by przez nieco ponad 3 minuty wywoływał uśmiech na twarzach ludzi. I chyba dlatego, chyba że jest po prostu szczera i taka, i muzycznie prosto z serca, i tekstowo prosto z serca. Czy Paweł Kukiz tobie pogratulował, albo były jakieś słowa aprobaty? To znaczy, teraz to się tak dużo dzieje, że naprawdę to nie mam czasu tak trochę do domu wracać, bo zawsze jest albo są koncerty, są wywiady i tak naprawdę nie mieliśmy czasu, żeby usiąść i porozmawiać, nawet żeby, no nie wiem, zadzwonić się, zapytać. Także na razie jeszcze z Pawłem nie rozmawiałem, ale jeśli tylko będę miał okazję, to się go szczegółowo wypytam, co mu się podoba, a co nie i co według jego trzeba będzie zmienić, co poprawić. No i jeszcze powiedz mi, jak te 24 miliony na YouTubie zmieniły twoje życie? No nie wiem, no na razie normalnie, jak jestem w domu, mam te 5 minut, to śmieci wynoszę, robię zakupy, idę do sklepu, także tak normalnie jest, jeszcze nie czuję czegoś szczególnego. Ale mi tak jest z tym dobrze, bo ja lubię te śmiecie wynosić i chodzić po zakupy i robić śniadania dzieciakom i żonie, także... No, no, no.